Hej, 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 witajcie w kolejnym poradniku do Camtasia Studio 7. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możemy zrobić amatorskie intro właśnie w tym programie. Także włącz naszą Camtasię. No i tutaj od razu mamy, jak widzicie, kilka zakładek. Mamy CleanBin, Libre, Callout, Zoom, Audio. I my sobie klikamy Libre. No i tutaj mam przenośnik, jak widzicie, mamy kilka folderów. Folder odpowiadający za audio. Wszystkie właśnie tutaj te foldery są od twórców Camtasia, czyli możemy ich używać, czyli są Creative Commons, więc nie musicie się bać, że YouTube się Wam doczepi tutaj do praw autorskich. No to także i mamy tutaj bodajże cztery różne tła domyślne w Camtasia. Szczerze mówiąc, ja pobierałem tą Camtasię dosyć dawno, nie wiem jak teraz to będzie wyglądało, ale coś jak czuję, że cztery, może niekoniecznie takie same, także mamy tutaj właśnie, użyjmy sobie może tutaj tego, od razu Wam mówię, tutaj mamy wideo, proszę bardzo, mamy po prostu zdjęcie, mamy intro. Mamy tutaj taki nawet fajny color, fajną chmurkę. No i tutaj kolejny zwykły obrazek. Więc generalnie wszyscy polecają, że to jako intro, prawda? Ale ja polecam wam Animations, ponieważ możecie zmienić sobie muzykę i tak dalej. Także przeciągamy na pasek. Oczywiście rozdzielczość 1280x720. Jak widzicie, mamy takie małe okienko, ja Wam pokazywałem już jak to zrobić. Oczywiście zoom. Zoom. Snap to video edges. O, przepraszam. Okej. Okay. Snap to video edges. No i mamy tutaj już naszą animację, która wygląda całkiem fajnie. Ale no, co to za intro bez na przykład naszego napisu. Także klikamy Callouts. Oczywiście, jeszcze Wam pokażę teraz domyślną muzykę, którą mamy. Są to efekty dźwiękowe, a tutaj audio. No, są to dosyć fajne utwory. My użyjemy... Może ten będzie całkiem fajny, może Wam się spodoba. Mnie się bynajmniej podoba, jest taki całkiem fajny. Taki, nie wiem, ma to coś. Ale to jest oczywiście tak, tylko przy okazji Wam mówię. Audio i tutaj Wam właśnie polecam, ponieważ będzie to takie, od razu będzie muzyka leciała, a jeżeli chcecie, żeby tak powoli podgłaszało się, no to audio właśnie kliknąłem i fade in. I tutaj polecam Wam, wystarczy chyba raz, powiem Wam, kliknąć, jeżeli chce ktoś, żeby ten dźwięk coraz tak z praktycznie najmniejszego stopnia się powiększał tak powolutku, no to musicie kilka razy klikać, ale ja myślę, że Wam wystarczy tak fade in, fade out raz nacisnąć. No jak widzicie, to nam się powolutku podgłasza. Intro trwa 10 sekund, jakby ktoś nie wiedział. No i dobra. Możemy sobie na przykład teraz skorzystać z chmurki z innej biblioteki. Proszę bardzo, w ten sposób. Przeciągnijmy sobie do końca. Możemy sobie to przesuwać w jakiekolwiek miejsca chcemy. Na przykład tutaj. I tu możemy napisać na przykład nasz nick, prawda? No ja tutaj nasz nick, mój nick napiszę. OK. No i tutaj możemy sobie oczywiście wybrać czcionkę. To już jak Wam się podoba oraz kolorek. Oj, tutaj za mocno wybrałem. No. Myślę, że całkiem nieźle to wygląda. I tutaj możemy troszeczkę skrócić nasz callout. Kliknąć w niego i fade in, żeby on nam się też powolutku pojawiał. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Może jeszcze troszeczkę przesunę, żeby
nadać jeszcze fajniejszego efektu. Ok, zobaczmy. Wygląda to całkiem ładnie, prawda? No ale dobra, gdy już mamy tutaj nasz nick, prawda, możemy dodać na przykład nasz awatar albo miniaturę filmu, z którego będziemy nakręcać, czyli na przykład Add Callouts, i tutaj wybieramy sobie Image. No i ja tu mam już na pulpicie, zapisałem sobie obrazek z Team Fortress 2. Jakby ktoś chciał właśnie nakręcać z tej gry, możemy tutaj dowolnie też wielkościowo ustawić sobie i w jakim miejscu też chcemy, możecie dowolnie, ja może może tutaj w tym miejscu u góry, tutaj no może troszeczkę później, żeby się pojawiało od napisu do końca oczywiście. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Wygląda całkiem fajnie. Dobra. I tutaj znowu możemy Add Callouts i tutaj zmienić na napis i na przykład napisać zapraszam do oglądania. Taki napis ładny, sprytny. W ten sposób ustawię. Cyk. I tutaj ustawmy, nie wiem, fioletowy. To będzie wyglądał może czerwony. Wow, zbyt, może zielony będzie ładnie. Ok, i tutaj czcionkę też sobie weźmiemy, jakąś tam inną. No. W ten sposób niech będzie. Zapraszam do oglądania. No i tu możemy jeszcze dodać na przykład kawałek filmu. Po prostu. Jednakże ja chyba nawet nie mam. Aczkolwiek mogę zobaczyć to. Nie, nie mam żadnych filmów teraz obecnie na moim dysku, także możemy tutaj, jeżeli ktoś by chciał jeszcze po prostu więc na przykład jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego poradnika poprzedniego, no to w opisie macie link do mojego poprzedniego poradnika, w którym jak się robi miniatury filmów. To już musicie właśnie sobie zobaczyć, o co w ogóle mi chodzi. Możecie sobie na przykład również przecież dodać więcej chmurek, na przykład tutaj może na przykład swój awatar. A ja swój awatar zapisałem w złym formacie, także mojego awatara nie będzie, ale właśnie w ten sposób możecie zrobić tutaj intro. O! I to jest... Jak widzicie, Camtasia ma 4 tylko podstawowe, ale jeżeli chcecie więcej, jeżeli wam się nie podobają, no to wchodzimy w naszą przeglądarkę i tutaj wpiszmy sobie movietools.info i tutaj jesteśmy na stronie, w której mamy wiele bardzo fajnych też wiele fajnego tła. T9, 8, 7, 6, 5, 4 to jest też dosyć fajne. News. To zależy też od jakiego, jaki program macie, jaki macie program na swoim kanale, tak? Także oczywiście to jest jak najbardziej amatorskie intro, to jest tak, nie wiem, dla początkujących, jak ktoś jeszcze nie umie za bardzo ogarnąć na przykład After Effects, a chcę właśnie coś takiego. Myślę, że to wygląda i tak całkiem nieźle. Lepsze jest to niż puste miejsce. Ja czasami też nie używam nawet w ogóle intra z lenistwa. Ale myślę, że to mam się całkiem... że to jest na tyle proste oraz, że to jest na tyle dla was wygodne, że wam się to spodoba. I że zastosujecie choćby właśnie taki prosty. Proste intro. No i teraz Production Share. No i tutaj możecie sobie zapisać jako intro. No i zakończ. Wiadomo, że nam się będzie tutaj film już renderował. Także dosyć długi poradnik. No ale mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Także
Wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Piszcie w komentarzach, czy wam to pomogło i cześć!